Dzień dobry! Kolejny odcineczek z kolejnego świetnego miejsca na rower. Bolimowski Park Krajobrazowy. Zabieramy Was dzisiaj razem z Zielonym i z Michałem Setenaha na fajną wycieczkę, a przy okazji zapraszamy na fajny event, który odbędzie się już 18 maja. 100 mil! Przejdź 100 mil z Watahą i z Jackiem Woskinem. Dzisiaj opracowujemy trasy, dzisiaj sprawdzamy trasę. Zapraszam na fajne kilometry. I jedziemy to! Temat Bolimowskiego Parku Narodowego, krajobrazowego można powiedzieć. Perła centralnej Polski, flora i fauna, przepiękne lasy, niekończące się szutry i idealnie gładkie asfalty. Szybko jadą! Ładna dzicz! Miejscowa szajka! Który to kilometr jest? Który to kilometr jest? Dziewiąty. Na dziewiątym kilometrze grasuje szajka mini piesków. Ale mogą się do nogi doczepić małymi ząbkami. Dobra. Content się robi. Zdjęcia, filmy. A my przyjechaliśmy tu przede wszystkim po piękne szuterki, lasy. To będzie odcinek dość monotematyczny. Będzie las, 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 shooter, asfalt, las, shooter, asfalt. Ale właśnie po to robimy sobie teraz tą traskę, żeby sprawdzić, czy będzie dobra dla osób, które chciałyby spróbować. Bo tak sobie wymyśliliśmy, że chcielibyśmy zrobić zawody brewetowe, czyli takie raczej nastawione na wspólną jazdę, a nie na jakieś straszne wyścigi. Dla osób, które chciałyby spróbować zacząć przejechać swoje pierwsze 100 nie kilometrów, a tym razem mil. Trochę większe wyzwanie, 100 mil, czyli 160 kilometrów. No i wymyśliliśmy, że Bolimowski będzie idealnym miejscem na to, co jak na razie po pierwszych 20 kilometrach się sprawdza. Chłopaki tam właśnie rozpraszają dość mocno. Liczę na to, że po zobaczeniu tego odcinka zdecydujecie się na przyjazd, na start. Start w Budach Grabskich, 18 maja. Osiemnasty kilometr, Jeruzal. Można się zatrzymać w sklepiku i odpocząć. Zatankować bidonki. I jechać dalej. No pięknie, pięknie. Jest to punkt kontrolny znaleziony. Może jakiś będzie tutaj pit stop, coś do picia, do jedzenia. I piecząteczka tutaj wpadnie pierwsza. A za zebranie trzech pieczątek będzie niespodzianka. Była to, nie ma. No nie ma.
Mieliśmy jechać tędy, ale chyba nie ma to sensu, więc będzie fragment asfaltem. Szukanie tras to nie są proste sprawy. Nie są proste sprawy. Zbliżamy się do Żyrardowa. Czuję kawkę chyba i czuję burczenie w brzuchu chyba. Mam nadzieję, że podoba wam się trasa. Jedźcie to. Zapraszamy. Czek włoskim. Mamba, Zielony i Michał. No niestety kawki nie będzie. Nie wjeżdżamy do samego centrum, a na boku nie było nic, więc na kawkę trzeba będzie trochę poczekać. Do samego końca. Białe koty. Ale mamy szutry premium, więc jest dobrze. No i połowa trasy za nami, nawet więcej. Muszę przyznać, że całkiem dobrze chyba, żeśmy ją wyrysowali. Tylko w dwóch miejscach jakieś poprawki trzeba zrobić. Ale tak to chyba jest dobrze. Przy okazji dziękujemy warszawskim pomocnikom, którzy trochę w tym pomogli. Ależ długa, prosta, szutrowa, do znudzenia. Pięknie. I mamy miejsce na drugi pit stopik. A raczej punkt. Zielony nagrywa też. 90 któryś tam kilometr. Rura dzidę. Making of. Tak to się robi. Zielony jesteś na ten. O właśnie, backstage. Na wizji. Tak to się robi. Krosują się tam kamery. Jedźmy dalej. Jedźmy dalej. Jedźmy. Szukajmy tej kawy. Prawdopodobieństwo. Ło! Co to było? Kawy w Łowiczu. Może tam będzie dobrze. Ale to jeszcze 30 km. A tu się coś chłoży. Jednak zmiana planów, Bolimów, piekarnia, kawiarnia, Oskroba, czyli jednak będzie kawka. No, teraz to wszystko ma sens, bardzo nawet. Ja mam tą czarną, a nie wiem jak reszta. A ja z mlekiem. Thank you.
Było pysznie. Pasztecik ze szpinakiem zjedzony. Kaweczka wypita. Można atakować ostatni kilometr 55 i znaleźć jeszcze miejsce na trzeci punkt kontrolny. Trwają narady. Kombinujemy, bo trochę dużo asfaltu tu wyszło w tej części, więc ścinamy troszkę, żeby wjechać szybciej w las. A trasa musi mieć 160 km, to 100 mil musi być. Złota godzina! Pięknie słoneczko na koniec nam wyszło. Cudo, a do mety, 5 km. Shooter Premium. Bardzo fajna trasa nam wyszła, myślę. Mam nadzieję, że będziecie mieć okazję ją sprawdzić. Powiedzcie, sprawdzam. Punkt końcowy 1,6 km. Zjeżdżamy do Bud Grabskich, gdzie nocowaliśmy. Piękny to był dzień. Będę kończyć, bo w zasadzie nic więcej nie mam tutaj już do pokazania. Liczę na to, że wam się podobało, że może się skusicie. Pewnie jak oglądacie ten odcinek, to już pod spodem jest podlinkowana strona, na której można się zapisać. Co ważne, symboliczna opłata 50 zł za grawecik idzie na Fundację Mysi Królik, czyli fundację, która opiekuje się dzikimi zwierzętami w tarapatach. Także myślę, że to też fajna sprawa. Ilość miejsc ograniczona. Z tego co wiem, to umawialiśmy się na jakieś 100 pakiecików. Więc zapisujcie się, bo mam nadzieję, że zbijemy piąteczkę. Zielony Michał i ja będziemy na punktach kontrolnych, będziemy z wami tam zbijać właśnie piąteczki, przybijać pieczątki, a za uzbieranie właśnie 3 pieczątek będzie, myślę, całkiem fajny gifcik. O Jezu, za dużo zdrobnień w tym odcinku, chyba już jestem zmęczona, będę kończyć. Subskrybujcie, lajkujcie, podzielcie się odcinkiem z kimś, kto może jeszcze mnie nie zna, kto jeszcze nie oglądał, kto powinien się zajawić rowerami. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, pa!